myślałem, jak jeszcze był trailer tutaj Big Brothera, że ty jesteś prowadzącą i będziesz obserwowała ludzi, którzy bardzo wystawią się z całym swoim prywatnym życiem. Ale ty na przykład, przez ostatnie 2 lata zwłaszcza, trochę tego prywatnego życia mniej nam dajesz. I na przykład nigdy nie zdecydowałaś się na sesję z mężem. Czy to... Nie, wiesz co, myślę, że ja w tej swojej roli... Nie, no ja mam, my sobie wytyczyliśmy pewne granice. Można pójść w 2 kierunkach. Albo dajemy wszystko na sprzedaż, albo jednak dbamy o to, żeby zostawić coś dla siebie. I też jest tak, że wiesz, im więcej dajesz, tym więcej od ciebie oczekują. Ja mam wyraźnie postawione granice i mam święty spokój. I mi to odpowiada, bo... Ja lubię czasem stronić od show biznesu, ja lubię czasem się schować, ja nie chcę tu być na 150% przez cały czas, bo ja już miałam taki moment w życiu, kiedy otwierałam przeglądarkę w internecie i wyskakiwałam z każdej strony i to był jeden z bardziej męczących i stresujących mnie momentów i ja tego nie chcę, ja nie chcę być aż tak wyeksponowana, ja lubię tu wpaść na chwilę, jak jest fajnie, jak jest taka potrzeba, jak jest nowy fajny program, ale lubię mieć też taką możliwość, żeby się schować. To na sam koniec takie bardzo ogólne pytanie, na jakim etapie jako prowadząca, prezenterka, żona też. Myślisz, że jesteś w tym momencie życia po skończeniu 40? To jest taki moment, wiesz, to jest nowe otwarcie, dzieją się nowe rzeczy i gdzieś tam może na nowo dojrzewamy, otwierają się nowe drzwi, może też mądrzejemy też, no to liczę. Ale dla mnie to na pewno jest jakieś nowe rozdanie.